Czytamy z pierwszego listu Pawła do Koryntian, z 12 rozdziału, wersety drugi i trzeci. Wiecie, iż gdyście byli poganami, do niemych bałwanów szliście, jak was prowadzono. Dlatego oznajmiam wam, że nikt przemawiając w duchu Bożym, nie powie, niech Jezus będzie przeklęty. I nikt nie może rzec, i Jezus jest Panem. Chyba tylko w Duchu Świętym. Apostoł Paweł właściwie odkrywa przed nami coś, co jest niezwykle oczywiste. A mianowicie w pierwszym z czytanych wersetów mówi wyraźnie, że gdy byliśmy poganami, kim jest Poganin? Poganin to jest człowiek nieświadomy Boga, człowiek, który nie oddaje czci Bogu. Kiedy sięgamy do Bożego Słowa, sięgamy do Biblii, to wydaje mi się, bardzo łatwo rozeznajemy pomiędzy poganami a ludźmi prawa, czyli Żydami. A jak jest dzisiaj? Kogo możemy nazwać poganinem? No na pewno nie brakuje ludzi, którzy nie są ani Żydami, ani chrześcijanami. Niewątpliwie takich ludzi nie brakuje. Ale czy to jest jedyny podział, jaki Jaki możemy dzisiaj przeprowadzić? I wydaje się, że nie. I tutaj mamy niezwykły problem, z którym musimy się zmierzyć. A mianowicie dzisiaj wielu ludzi, którzy twierdzą o sobie, że są chrześcijanami, tak naprawdę są poganami. Bo jeśli wrócimy do tej definicji, kim jest człowiek, który jest poganinem, to. Przypomnijmy sobie, że chodziło o człowieka, który nie oddaje czci Bogu. Dzisiaj wielu ludzi, którzy twierdzą, że są chrześcijanami, nie oddaje czci Bogu. Już pomijam fakt, że wielu tak zwanych chrześcijan to po prostu ludzie tradycji, pewnej tradycji religijnej. Ale przecież wielu z tych ludzi świadomie czy nieświadomie, no może nie wszyscy, ale zdecydowana większość Czyni to, o czym mówi dzisiaj do nas apostoł Paweł, a mianowicie są prowadzeni do niemych bałwanów. Co to są te bałwany? W dosłownym tłumaczeniu, gdybyśmy się, sięgnęli do greki biblijnej, to przeczytalibyśmy, że to chodzi o wizerunki pewnych figur, postaci, którym kiedyś Grecy oddawali chwałę i cześć twierdząc, że one obrazują bogów. I Paweł, jak sięgniemy do 10 rozdziału tego pierwszego listu do Koryntian, pisze wprost o tym twierdząc i zupełnie słusznie doczyni, że chociaż poganom wydawało się, że oddają cześć bogom, przynosząc różne dary i kłaniając się figurom czy obrazom, tak naprawdę Paweł mówi, to co czyniliście, czyniliście, Demonom, bo za tymi wizerunkami, jak mówi Biblia w oryginale, kryją się demony. Dzisiaj bardzo wielu ludzi właśnie dokładnie tak postępuje. Twierdzą, zgodnie z prawdą, często, że to nie jest świętość, ten obraz czy figura, ale prawda jest taka, że oddają im cześć. Bo czymże jest kłanianie się, czymże jest zapalanie świeczek przed figurami czy obrazami. No wiele innych rzeczy czynności, które się takich liturgiczno-religijnych, które się wykonuje wobec tych tak zwanych świętych rzeczy. I Paweł mówi: "Był czas, kiedy każdy z was był prowadzony do takich bałwanów. One niczego nie, nie mogą uczynić dla człowieka. One są nieme. Nie to znaczy, że nie tylko nie mówią, ale nie są w stanie wydobyć głosu z siebie. A to oznacza, że nie istnieją, nie żyją, nie funkcjonują. Dlatego za tymi bałwanami mogą kryć się właśnie demony. I bardzo sprytnie wykorzystują ludzką naiwność, czasami bezmyślność no powiedzmy sobie to szczerze, a i głupotę niejednokrotnie. I zwodzą ludzi, oszukują ludzi. Ale Paweł mówi, to jest poza wami. Co to oznacza dla nas? To jest bardzo ważna informacja. Był czas, kiedy szliśmy, chodziliśmy za tymi bałwanami, miały dla nas znaczenie. Potrafiliśmy jeździć setki kilometrów, a może i tysiące kilometrów, żeby się z tymi figurami, obrazami spotkać, zetknąć. Przeżywaliśmy różne stany przed tymi, Figurami czy obrazami. Ale Paweł mówi: to było. Teraz już tego nie ma. Kiedyś nas prowadzono do tych obrazów, do tych figur. Teraz nas nikt nie prowadzi. Duch Boży nas prowadzi do bliskości w Jezusie Chrystusie, do bliskości w Duchu. I my nie potrzebujemy ani obrazów, ani figur, ani żadnych świętych przedmiotów. Do niczego nam one nie są potrzebne. Jakie to ma znaczenie, ktoś powie? Przecież skoro ktoś wierzy w Boga, a jedynie obraz czy figura pomaga mu się skupić na Bogu, to po pierwsze, tak jak tutaj czytaliśmy wcześniej, za każdym wizerunkiem, za każdą figurą czy obrazem kryje się demon, który nas oszukuje i zwodzi. Ale jest jeszcze o wiele większa i, i, i o wiele dla nas bardziej skomplikowana rzeczywistość. A mianowicie trzeci z wersetów zapisanych w tym dwunastym rozdziale mówi, że żaden człowiek, jeśli ma Ducha Świętego, Ducha Bożego, nie będzie przeklinał Jezusa, nie będzie Go używał jako przekleństwa. No i tutaj mamy niestety wielki problem. Żyjemy w kraju, gdzie powszechnie słyszy się, jak ludzie przeklinają Jezusa. Na każdym miejscu sklep, ulica, miejsce pracy, szkoła, rodzina ciągle słyszymy Jezus Maria. Może to komuś się wydawać, że to jest śmieszne. Jakie to w ogóle ma znaczenie? Ale dlaczego wypowiadamy takie słowa? Dlatego, że nasze emocje wyrażamy w ten sposób, negatywne emocje. Czyli używamy te, tego imienia Jezusa, już pominę to imię Maria, bo nie ma co komentować, ale używamy tego imienia Jezus po to, żeby o Nim negatywnie coś powiedzieć, żeby Go przekląć, żeby na Niego wskazać jako, jako przyczynek do naszych problemów, do naszych trudności, do naszego... Do, do wszelkiego problemu, z jakim się spotykamy na co dzień. A Biblia mówi co? Jeśli jesteście pełni Ducha Świętego, nie będziecie przeklinali Jezusa. Jeśli należycie do Chrystusa, jeśli żyjecie w Chrystusie, jeśli doświadczacie bliskości Chrystusa, nie będziecie Go przeklinali. Nie będziecie używali tego imienia po to, żeby negatywne swoje emocje wyrazić. Wielu z nas niestety tego zupełnie nie rozumie, ale niestety Biblia jest tutaj bezwzględna. Nie chodzi o to, że Biblia nam chce powiedzieć, że jesteśmy przeklęci. Biblia nam tylko mówi, że poniesiemy konsekwencje tego, co robimy. I to będą konsekwencje, i są to konsekwencje dla naszego życia bardzo złe. I tak samo apostoł Paweł mówi, że nikt, kto jest pełen Ducha Świętego, przepraszam, nikt, kto nie jest pełen Ducha Świętego, nie jest w stanie powiedzieć, że Jezus jest Panem, Panem jego życia. Czy słyszy, czy, słyszy się powszechnie, że ludzie mówią, że Jezus jest Panem ich życia? Owszem, możemy pójść do takiego czy innego kościoła i usłyszymy w różnego rodzaju e, pieśniach, modlitwach. Liturgicznych wyrażeniach, że Jezus jest Panem. Ale jakie to ma znaczenie, jaki to ma wpływ na życie tych ludzi? Żaden. Dlatego, że ci sami ludzie wychodzą z tych kościołów, i mam na myśli nie tylko Kościół Rzymskokatolicki, i nadal przeklinają Jezusa, bo nadal używają tego przekleństwa. O którym wcześniej powiedziałem. Jaki wniosek z tego, z tego, co Paweł nam mówi? Po pierwsze, Paweł mówi o pewnym rozdzieleniu. Mówi tak: Był czas, kiedy byliśmy poganami. Żyliśmy jak poganie. Oddawaliśmy cześć bałwanom, czyli figurom, obrazom, nieświadomi tego, że za tą rzeczywistością kryje się demoniczna rzeczywistość. I to jest jedno, jeden obraz, który maluje Paweł. I mówi, że do tej rzeczywistości byliśmy ślepo prowadzeni, dosłownie jak barany na rzeź. Bo nikt nie myślał, nie zastanawiał się, wielu z nas było tak wychowanych. Uważaliśmy to może nie tyle za dobre, ale no, za to, co trzeba zrobić po prostu. Ale mówi Paweł, jest druga rzeczywistość, jest życie z Bogiem, jest życie w świętości, w chwale. I ktoś, kto tak żyje, ani nie będzie przeklinał Jezusa, ani nie będzie o Nim źle mówił, ani nie będzie dawał złego świadectwa o Jezusie Chrystusie, ale też z drugiej strony nikt, kto nie żyje pełnią Jezusa Chrystusa, nie będzie w stanie tej pełni wyrazić w swoim życiu także poprzez deklaracje słowne, także poprzez werbalne wyznania. Nawet diabeł jest w stanie powiedzieć, że Jezus jest Panem. Ale to nie zmienia Jego pozycji, nie zmienia Jego postawy. On jak był, tak pozostaje buntownikiem. Człowiek może wyśpiewać na nabożeństwie, że Jezus jest Panem, ale to nie zmienia Jego postawy, jeśli jego serce nie należy autentycznie do Jezusa Chrystusa, jeśli nie nastąpiła prawdziwa przemiana życia. Pytanie, w którym miejscu jesteś ty, który tego słuchasz? Jeśli pozwalasz sobie na to, żeby z Twoich ust wychodziły takie przekleństwo, jakim wcześniej powiedziałem, to jak możesz o sobie powiedzieć, że jesteś chrześcijaninem? No nie jesteś chrześcijaninem, dlatego że czynisz rzecz straszną przeklinasz Chrystusa. Jak możesz uznać Go za swojego Pana, skoro Go przeklinasz? Jeśli już to, to jest dla ciebie tyranem, który poprzez to przekleństwo to wyznajesz, niszczy twoje życie, zniewala cię. A jeśli tak, nie możesz siebie uznać za chrześcijanina. Czy Chrystus decyduje o twoim życiu? Czy twoje życie jest w nim głęboko schowane? Czy to życie toczy się? poprzez naśladowanie Jego samego? Jeśli tak, to możesz spokojnie powiedzieć, i będzie to nie tylko werbalna deklaracja. Oto Jezus Chrystus jest moim Panem. Oto Jezus Chrystus jest Panem mojego życia, Panem moich myśli, Panem moich pragnień, Panem moich oczekiwań, Panem moich słów, Panem wszystkich czynności, jakie wykonuję każdego dnia. Taki człowiek może spokojnie rano wstać i powiedzieć: Panie, witam Cię w nowym dniu. Kieruj dzisiaj moim życiem i uczyń moje życie pełnym chwały dla wszystkich, którzy Ciebie szukają. Taki człowiek może wieczorem, zanim wejdzie do swojego łoża, powiedzieć: Boże, dziękuję Ci, że w Jezusie Chrystusie przeżyłem pięknie ten dzień, że dałem dobre świadectwo, że dałam dobre świadectwo. Tego, iż przynależy do Ciebie, żywego, świętego Boga. A jeśli tego nie możesz powiedzieć, to możesz zrobić dwie rzeczy. Możesz w ogóle się niczym nie przejmować, i mogę powiedzieć tylko tyle. Życz, zobaczysz takie piękne hasło, którego dnia widamy w piekle. Albo możesz nawrócić się, możesz oddać swoje życie Chrystusowi. Ja Cię Panie proszę, żebyś tych, którzy słuchają tego, zachęcił do zmiany myślenia, żebyś tym wszystkim, którzy słuchają tych słów, dał siłę i moc ku temu, aby zechcieli podążyć za Tobą. Panie, a tym, którzy podążają za Tobą, daj mądrość, daj błogosławieństwo, napełnij ich miłością. Tak aby to życie, które spełnia, spędzają na tym świecie, było też służbą. Służbą dla żywego, świętego Boga w Chrystusie. Amen.